Cześć. Ja dzisiaj do Ciebie przychodzę ze słowem, nie wiem, w sumie z dwoma słowami. I tak sobie myślę, że każdy z nas czasami jest w tym stanie, nie wiem. Nie wiemy czasami, czy w prawo, czy w lewo, w którą stronę, co dalej z naszym życiem. I że to bycie w nie wiem jest naprawdę okej. I że to bycie w nie wiem wymaga niesamowitej dojrzałości. I że to bycie w nie wiem wymaga niesamowitej odwagi, żeby powiedzieć, że po prostu nie wiem, co dalej. I wymaga bardzo indywidualnej instrukcji obsługi życia, instrukcji obsługi siebie. Bo tak sobie myślę, że to nie wiem, to też jest jakaś, tam się kryje dla nas jakaś świadomość, jakaś informacja, żeby zacząć postępować inaczej. Żeby może zacząć wybierać drogę serca, a nie głowy. To, co się opłaca, to, co się nie opłaca. Tak sobie myślę, że to nie wiem, wymaga zatrzymania. O Jezu, jakie to jest trudne. Tam nie ma kontroli, to jest chyba największe wyzwanie. A nasze zadanie, słuchajcie, w tym nie wiem, to troszeczkę to wszystko zostawić, odpuścić i przekierować energię na to, na co mamy wpływ. Czyli poprawić swoje samopoczucie, wprowadzić jakąś lekkość, jakąś fajną energię radości, zachwytu, zostawić to, co nie idzie. Zobaczcie, jak jedziemy samochodem w nocy, mamy włączone światło, też nie widzimy całej drogi. Kawałek po kawałku przesuwamy się do przodu i zawsze docieramy do celu. To jest trochę tak, jak rzucamy kamyk do wody. I ten kamyk wpada do tej wody, ale w momencie połączenia się z taflą wody tworzą się kręgi. To są pewne wibracje, to jest pewna nasza energia, która wpływa na wszystkie obszary naszego życia. Tam tworzy się dystans do różnych spraw. Tam znajdują się odpowiedzi. Tam też pojawia się też często kierunek, co dalej. Ja dzisiaj chciałabym Cię zostawić z pytaniem, o co potrzebujesz zadbać, żeby poczuć lekkość, żeby poczuć radość, gdzie potrzebujesz przekierować swoją uwagę, swoją energię, żeby poprawić swoje samopoczucie. A ja już dzisiaj zapraszam Cię na warsztaty, które poprowadzę w Krakowie. Obraz, słowo, pytanie w piątek. Może tam znajdziesz odpowiedź. Dzisiaj pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia.